Pora pomówić o innych darach. Mówiliśmy już szczegółowo o 5 zasadniczych darach Chrystusa dla Jego Kościoła, które wymienione są w liście do Efezjan 4:11. Są to największe dary, a ostatnie 3 z nich powinny stale występować aż do momentu, kiedy wszyscy członkowie Kościoła zostaną zgromadzeni w niebie, jak to mówi nam list do Efezjan 4:13. Niemniej jednak te bardzo ważne wersety nie dają nam kompletnej listy wszystkich darów, które Chrystus ustanowił w Kościele. Wspomniawszy te najważniejsze, apostoł przechodzi do ogółu członków ciała Chrystusowego, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka. Tak mówi nam werset 16, 4 rozdziału listu do Efezjan. Wszystkie członki ciała posiadają coś, czym mogą i mają przyczyniać się do zbudowania ciała Chrystusa. Każdy ma swoje zadanie i miejsce. Jeden może napominać publicznie, drugi dodać jedno małe słowo mądrości, nigdy nie występując na forum. Jeśli chcemy odnieść korzyść ze służby każdego członka, musimy dać miejsce i okazję do tego w Kościele. Wspomniana już wcześniej służba jednoosobowa jest wyraźną przeszkodą w zdrowym funkcjonowaniu ciała i nie znajdujemy w całym Piśmie Świętym pochwały dla takiego sposobu działania i organizacji. Różne dary wymienione są w Rzymian 12 rozdział 4-8 oraz 1 list do Koryntian 12 rozdział. Niektóre z nich pokrywają się z darami wymienionymi w Efezjan 4 rozdział, choć przybierają różne formy, modyfikacje oraz też obejmują tylko część danego daru i powiązanej z nim służby. Tak więc znajdujemy tutaj dar proroctwa, dar służenia, dar nauczania, napominania, sprawowania nadzoru. Takim powinien się przełożony charakteryzować. Wszystkie te dary, wszystkie one zawierają się zasadniczo w darach pasterza i nauczyciela. Wymienione w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział dary mądrości i poznania również można by z ostrożnością potraktować jako podporządkowane tym dwóm darom. Odrębną kategorią są dary znaki. Dary znaki wymienione są w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział, jak na przykład dar uzdrawiania, albo dar czynienia cudów, albo dar mówienia różnymi językami oraz dar wykładania języków. To dary, które towarzyszyły zstąpieniu Ducha Świętego na ziemię i rozpoczęciu okresu Ewangelii i Kościoła. Nie znajdujemy nigdzie wskazówki ani obietnicy, jakoby miałyby istnieć aż do przyjścia Chrystusa, jak w przypadku darów wymienionych wcześniej w Efezjan 4. Mało tego, co więcej, w pierwszym liście do Koryntian 13:8 mówi się, że języki ustaną. Natomiast słowo użyte w oryginale w przypadku języków różni się od tego, które określa ustanie wiedzy i ustanie proroctw, co wskazuje na to, że tylko ostatnie dwa, czyli proroctwa i wiedza, będą trwać aż do nastania stanu doskonałości, który rozpocznie się wraz z przyjściem Chrystusa, co mamy zapisane wyraźnie w wersetach od 8-10. W późniejszych pismach Nowego Testamentu niewiele czytamy o cudach, coraz mniej w miarę upływu czasu. Cuda nie były zjawiskiem charakterystycznym tylko dla pierwszego okresu chrześcijaństwa. Od zawsze były szczególnym, widzialnym przejawem mocy Bożej i znajdujemy je już w Starym Testamencie.
Przy tym nigdy nie występowały w sposób stały, ciągły, lecz przejściowo i z przerwami. Zawsze z wprowadzeniem nowej epoki i sposobu działania Boga. Tak więc niewątpliwie te cudowne moce były okresowymi darami danymi szczególnie z myślą o wczesnym Kościele. W teraźniejszym stanie Kościoła, w stanie pomieszania, ruiny, chaosu, samowoli, rebelii i rozłamów, zasmucony, zgaszony Duch Święty nie ma wolności do działania w pełni mocy. Nie czyni tego poprzez nadzwyczajne manifestacje mocy i potężne znaki, co byłoby swego rodzaju pieczęcią, aprobatą i przyznaniem się do masy wyznawców. Tutaj warto sobie zdać sprawę z faktu, że wielu twierdzi, iż posiada te dary, ale brak w ich służbie szczególnych znamion działania Świętego Ducha Bożego, co pozwala na odrzucenie ich roszczeń jako bezprawnego i nieautentycznego. Bo ich roszczenia są w istocie rzeczy nieautentyczne i bezprawne.